Waw Wędka zaprasza na film. Siemanko, witam serdecznie po raz kolejny z nad wody. Tym razem woda zupełnie inna. Zobaczcie. Jesteśmy na balonach. Przyjechaliśmy mocną ekipą, bo w 4 osoby. Próbujemy. Pierwszy raz, powiem Wam szczerze, że jestem tak wcześnie. Zazwyczaj byłem albo na koniec maja, albo już na początku czerwca. Ale w tym roku tak się jakoś to poukładało, że potem nie będę miał czasu. Więc atakujemy teraz. Ze mną Dominik, Boguś, Antek. Chyba wszyscy już gdzieś tam byli wcześniej na kanale. Zobaczymy, postaramy się coś złowić. Oglądajcie. Już widzę, że jest pierwsza ryba. Boguś złowi, nie wiem czy wyjął, ale na pewno holował. Belony mają to do siebie, że no widać kiedy ktoś holuje. Przeważnie są jakieś tam wyskoki, jazdy na ogonie. No walczą bardzo fajnie. Jest druga ryba, zobaczcie, nie zdążyłem jeszcze wejść do wody. I chłopaki już mają po rybie. Także tak jak powiedziałem, no dzień zapowiada się fajnie. Oby tak było przez cały dzień, bo rok temu byliśmy i rano też coś się bardzo fajnie działo, ale później już tutaj zaczynało płynąć zielsko i po prostu ryby pewnie były, ale nie dało się łowić. Dzisiaj woda jest kryształ, zresztą potem może coś spróbuję nagrać spod wody. Patrz ile płynie, jest! Widziałeś jak płynęły? O, spadła! Jest. Tak. O, ja pierw widziałeś to? Wyskoczyła z podbieraka już, kurde, wiesz, przełożyła się w podbieraku. O, jest. Jak na zawołanie, co? Nie wiem, czy nie podhaczona. Fajniejsze chyba. Musiałem się troszeczkę skryć ze względu na to, że po prostu zaczęło wiać. Więc byście nie słyszeli nic oprócz szumu, tak jak widzieliście. Udało się dosyć fajnie połowić. Robiliśmy sobie takie krótkie przerwy, no bo w wodzie nie było zbyt ciepło. Zazwyczaj jeździmy pod koniec maja albo na początku czerwca. A w tym roku pierwszy raz w połowie maja. Ale ryby są, tak jak widzieliście. Praktycznie za każdym wyjściem w wodę każdy z nas miał po rybie albo po dwie. Jakieś były brania, spady, zabawa, naprawdę się działo. Zobaczymy teraz, chłopaki już łowią, ja sobie zrobiłem małą przerwę, ale wracam też. Yes. No nie można jej podebrać.
sprzętowo to wygląda tak, że jałowie kijem 290 Fenwick HMX i ten kick, jeżeli chodzi o balony, jest ok. Moim zdaniem mógłby być minimalnie troszeczkę szybszy. Ja ogólnie lubię takie wędki, chociaż bardzo fajnie się nim łowi. W połączeniu z kołowrotkiem Ryobi Sauber 3000 i do tego jest plecionka. Plecionka, jeżeli się nie mylę, to jest 0.13, jakiś tam 8 splot. Nie używam fluorokarbonu z tego względu, że po prostu lenistwo, nie chciałem się wiązać. Rybom to nie przeszkadza, więc nie ma po co zmieniać. Mega wieje, ale ryby biorą. Klimat jest bardzo fajny. Świeci mocne słońce, do tego wieje dosyć mocny wiatr, ale tak jak powiedziałem, to co najważniejsze jest. Ryby są, dosyć dobrze biorą, więc mamy no niesamowitą zabawę. Jest. Jest. Jest! Nie siadło! Jest! Kończymy przygodę na dziś. Tak jak widzieliście, no powiem szczerze, dawno tak się nie wyłowiłem. Naprawdę zabawa mega fajna. Jak tutaj jechaliśmy, to zapowiadali taką pogodę mocno średnią. Okazało się, że po prostu jest fajne słońce. Nie jest tak ciepło, jak było rok temu, bo rok temu łowiliśmy w krótkich rękawkach, ale naprawdę jak słoneczko przegrzało, było całkiem przyjemnie. Tak jak powiedziałem, udało się bardzo fajnie połowić. Nie pokazywałem za bardzo przynęt, bo ja łowiłem dzisiaj na jedną przynętę. Nie używałem jej, więc dawała ryby non-stop. Więc po prostu nie zmieniałem. To było Abu Tobi w takich kolorach, trochę z niebieskim, srebrnym, coś w tym stylu. Także standardowo, jeżeli taka produkcja przypadła Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Kto ma ochotę popływać po warszawskiej Wiśle, w dalszym ciągu jest taka możliwość, odzywajcie się na Facebooku. Zapraszam również na Instagram, link do tego Instagrama znajdziecie tutaj pod filmem. A na dziś tyle, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nad wodą.